Witam na moim kanale. Dzisiaj u mnie w Instant Pot obiad na szybko, czyli ryż i pierś z indyka. Zapewne Wy, jak i ja, macie takie dni, które się wydają tak krótkie, że naprawdę nie ma czasu na nic. To jest naprawdę bardzo super pomysł na szybki, zdrowy obiad. Ryż z warzywami i pierś z indyka. Tutaj można tą pierś z indyka zastąpić piersią z kurczaka. Czas trwania robienia będzie taki sam. I spójrzcie, tutaj mam uszykowane dwie duże piersi z indyka. One są już zamarynowane, ja takie kupuję w sklepie. Dwie szklanki białego ryżu przepłukanego dobrze pod bieżącą wodą. Dwie szklanki wody, bo ryż robimy 1:1. Troszkę oleju. Mieszanka zamrożonych warzyw. Obiad na szybko, więc nie mam czasu na krojenie świeżych. Ekspresowy obiad, zaraz sami się przekonacie. Na opcji podsmażania włączam Instant Pot i na rozgrzany garnek wlewam troszeczkę oleju. I ja teraz tutaj te piersi z indyka sobie lekko podsmażę. Dosłownie tak samo robię, jak mam piersi z kurczaka. Wcześniej sobie je czasem przyprawię, a jeżeli nie mam na to czasu, to też nie szkodzi, wystarczy je po prostu przyprawić przed robieniem. I spójrzcie, dosłownie chwilkę podsmażyłam tą pierś z indyka z obu stron, teraz wyjmuję na talerz. Jak widzicie, pierś jest w środku jeszcze różowa, także ja tylko lekko obsmażyłam i do przypalonego dna wleję troszeczkę tej wody, którą mam uszykowaną do ryżu, i zanim wszystko tutaj wrzucę, czyli ryż i wodę, najpierw wyskrobię to dno, żeby nie było tych przypalonych kawałków. Te przypalone kawałki oczywiście nadadzą ryżu bardzo dobry smak. Naprawdę bardzo dobrze ten ryż smakuje, jak jest robiony właśnie w tej wodzie po podsmażeniu. I tak jak widzicie, czyszczę dno. Spójrzcie, dno moment się wyczyściło. I teraz wleję resztę tej wody, czyli mam tutaj dwie szklanki wody, bo będę robiła dwie szklanki ryżu, który wcześniej przepłukałam dobrze pod bieżącą wodą. Jak pamiętamy, ryż robimy 1:1. Jest na YouTube filmik, jak robię ryż, także zapraszam do obejrzenia. Teraz tutaj troszeczkę posolę. Dodam świeżo zmielony pieprz. Tutaj możecie dać przyprawy, jakie lubicie. Zamieszam. I tutaj mam jedną szklankę zamrożonych, pokrojonych warzyw. Zamieszam. I teraz są dwie opcje. Możecie po prostu te piersi z kurczaka, z indyka położyć na wierzch, ale ja sobie użyję taki stojaczek na tych krótkich nóżkach, także wkładam go sobie tutaj do garnka i na nim położę sobie te moje dwie piersi z indyka. Czy robimy jedną szklankę ryżu i jedną pierś, czy 3, czy 10, czas trwania zawsze będzie taki sam. I to wszystko. Zamykam. Upewniam się, że uszczelka dobrze założona. Przekręcam zaworek w pozycji sealing, żeby zebrało się ciśnienie. Wyłączam Instant Pot z opcji podsmażania i włączam na opcję manualną tylko na 10 minut. W innych pressure cookers może być to opcja pressure cook. Teraz Instant Pot zbierał nam ciśnienie i maszyna odlicza. Jak się pokaże u mnie na modelu 00, czyli się skończyło. I teraz Instant Pot będzie odliczał do góry. Ja będę zostawiała na 10 minut neutral release, czyli przez następne 10 minut nie otwieram. I tutaj 10 minut minęło. Jeszcze troszeczkę ciśnienia było, więc chwilkę poczekałam. Otwieram i spójrzcie, obiad zrobiony. Ciśnienie w garnku zebrało się naprawdę błyskawicznie, odliczyło mi 10 minut, zostawiłam na 10 minut neutral release i spójrzcie na te piersi, piękne, grube piersi, moment zrobione, naprawdę przepyszne, soczyste, absolutnie niewysuszone. Teraz wyjmę sobie tutaj te piersi na talerz, stojaczek wyjmę z garnka i ryż tak samo zrobiony. Wydaje mi się, że mogłam dać półtorej szklanki albo dwie szklanki tych warzyw, także śmiało możecie dać do dwóch szklanek warzyw do tego ryżu. Wymieszam dobrze z warzywami ten ryż i od razu wyjmę do naczynia, po prostu żeby ten ryż już nam się tutaj nie gotował, bo garnek jest jeszcze cały czas gorący
I teraz szybciutko Wam tutaj pokażę, jak ta pierś z indyka się pięknie zrobiła. Jest to gruba pierś z indyka, ale spójrzcie, jak pięknie się zrobiła. Mięciutka, soczysta, absolutnie niewysuszona. Tak jak mówiłam wcześniej, tak samo robię pierś z kurczaka. Super szybki obiad na te szalone dni, kiedy wpadamy do domu z pracy i nie ma co dać na obiad. Szybko się to robi, bardzo polecam, koniecznie musicie wypróbować. Następny szybki, łatwy przepis z jednego garnka. Obiad dla 4 osób. Spójrzcie, pięknie się prezentuje. Do tego możecie sobie zrobić sos, na przykład grzybowy. Jeżeli zrobicie, dajcie mi komentarz, jak Wam smakowało. I oczywiście subskrybuj mój kanał i polub mój filmik. I nie zapomnij nacisnąć dzwoneczka, żebyście dostawali powiadomienia o nowych filmikach.